Horsy. Yo, zaczynamy nowy odcinek. Pogoda taka jest w kratkę, ale akurat dla nas dzisiaj to już są już takie vlogi, trochę będą takie na cebulę, bo obydwoje mamy na sobie warstwy, ja to mam chyba cztery warstwy na sobie. Słuchajcie, dzisiaj idziemy w teren, ale to będzie nie byle jaki teren. Kama niestety sobie dzisiaj odpocznie. Pan, który już tańczy w boksie, będzie tańczył w terenie. A Mari dzisiaj będzie miała szczególną okazję się wykazać, ponieważ tak jak prosiliście, tak zrobiliśmy, czyli Mari jedzie na zorzy w teren. No, macie sobie. Jak się z tym czujesz? No troszkę się stresuję, ale staram się to jakoś zabić w sobie. Aha, czyli masz to co ja, że no. Za dużo nie będziesz gadała, bo się po prostu stresujesz i w brzuszku ci jeździ. Tak, jak ja się stresuję, to jestem tak cichutko, że masakra, że Mikołaj będzie musiał mnie zachęcać, że cokolwiek gada, serio. No jak na razie to masz ufajdanego konia. Nie wiem jak ona to robi, ale jest cała w sianie, chociaż się nie widzieliśmy ani razu, żeby się kładła w boksie, a jest cała w sianie. Także Mari ma trochę roboty przed sobą, a ja zaraz pana tancerza będę szykował do terenu. W ogóle ja na zorzy już, no można powiedzieć, że w miarę jeżdżę, nie? A każdy teren praktycznie jest na naszych Instagramach, także zapraszamy do wejścia na nasze Instagramy. Możecie kliknąć obserwację, to wam storka nie ucieknie. Co tu jeszcze gadać? Nic nie będę gadał, pomogę ci sprzątać, co? Sprzątać konia. Pomogę jej czyścić konia, także do zobaczyska już w siodłach. Nie rób tego, proszę cię. Dobra, zdarzył się wypadek. Zorza nadepnęła Marii to tak mocno, jakby coś stuknęło i podskoczyła sobie i nadepnęła. I całym impetem na stopę. Mogę ściągnąć ci skarpetkę? Powiedz jak cię będzie bolało. Widzicie tą podkowę? To nie jest rysunek. Także dzisiejszy teren stoi pod znakiem zapytania i to mocnym. Mari, trzymasz się? No. Już nieraz mnie koń nadepnął, ale zorza trochę waży, nie? Takie rzeczy się zdarzają, nie? Zastanawiam się, czy będę mogła mieć pięty w dół. Ale boli strasznie. Ja przyjechałem autem, bo już chcieliśmy na pogotowie jechać, bo w pierwszym rzucie to jakby Mari mówiła, że ją tak boli, że ruszać nie może. Jak coś, to nie jest wina zorzy. Nie, no zorza. Zobaczcie. Ona przeprasza, ona nie wie. Mówiliśmy wam, że to jest melman. Pierwsze co przyszła, to przeprosiła i tak głowę w dół do mnie, nie? To się agentka zażała. Chwilę później ja biegłem po auto, ona stała przy płocie i cały czas główkę miała na Marii. Ale Marii już założyła but i niby wszystko jest okej. To po prostu boli, no jak ma nie boleć, nie? Właśnie. Ile zorza może mieć? 700, 800 kilo? No 800 na spokojnie, jak kama ma z 700. Cholery, dajcie mi chwilę. Ojo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 j
jednak musimy zawrócić. Jednak daliśmy radę, ale słuchajcie, odezwiemy się do was w lesie, bo tu jest firma obok i cały czas jakieś stuki, puki, hałasy i tak dalej. Także do za chwilę. Some bags and we headed west. Thought that it might be the best thing for us. I was thinking about me and all the things that you'd leave behind. Family and a peace of mind. Jesteśmy, słuchajcie, w lesie. Droga, skręciliśmy sobie w prawo. Droga w miarę sucha. Mari, no jak tam, jak ci się siedzi? No wysoko, a jeśli chodzi o moją jazdę, no to jakby... No, znacie takie powiedzenie, twardym trzeba być, a nie miętkim. Miętkim. Także, no jedziemy. Jak już powiedziało się A, to trzeba powiedzieć też B. No, no jest okej, okay, no jest taka spięta i trzeba ją trochę zachęcać do tej jazdy, nie? Trzeba, nie?
Tak no. Jakby normalnie trzeba było, nie wiem, bacika wziąć albo coś, żeby no, ją to zachęcać, nie? Coś tutaj trzeba więcej zadziałać chyba, bo... No ale idzie, nie? Jakoś tam sobie idzie. Piruet ją zachęca na pewno do tego. A jeszcze chciałam wam powiedzieć, że jeśli chodzi o takie deptanie koni, to ja chyba mam jakieś, nie wiem, jakieś fatum ze mną podąża, ponieważ każdy nasz koń już mnie nadepnął. To Zorze oczywiście brakło, no to już jest do kolekcji. Ale najbardziej mi dała w czadu, bo kamam jakieś też konkretnie nadepła. Też miałam taki mniejszy ślad, malutki, nawet podkowy na stopie jeszcze nie miałam, także mam nadzieję, że to na szczęście, nie? No. Słuchajcie, z Zorzą to jest tak, że ona tak jakby no, trochę wszystko na odwrót robi, bo kurde, przedwczoraj jechaliśmy chyba w teren, ja na niej jechałem, tam była storka na Insta właśnie i pokazywałem wam, że wiało jak, no wiało, po prostu mocno wiało i drzewa pękały, wiecie, szumiały tam te korony drzew, liście spadały, a jak tam z poprzedniego odcinka wiecie, Zorza się trochę spadających liści boi, grzybiarzy było pełno, błoto, kałuże, szliśmy, to jeszcze sarny nam wybiegły, a Zorza, słuchajcie, przez cały teren się ani razu nie spłoszyła, nawet się nie spięła. W takich momentach, za to jak jechaliśmy na ostatnim odcinku, to mi się spłoszyła po prostu, nie wiem, no brzozy się nawet przestraszyła, bo białe drzewo. Także to jest taki konik nieprzewidywalny, można powiedzieć. We ain't got life, we got love. We ain't got life, we got love. Ja, jak widzicie, jak na prezesa przystało, w siodle westernowym, siedzę sobie jak na fotelu. Mari ma klasyczne, bo nie przyszedł popręg jeszcze. Myśleliśmy, że dzisiaj przyjdzie popręg do westerna, żeby Maria jechała sobie na Zorze w westernie, ale no nie udało się, no cóż. Ja w ogóle tak ostatnio myślę, czy nie kupić sobie też siodła westernowego i byśmy obydwoje tak jeździli, bo jest wygodnie, a no po co mam te klasyczne tak naprawdę? Nie? No, trzeba dostosować. Jakby miał wybierać, to w teren się wygodniej ci w westernie, nie? No, zdecydowanie. No, a co jest najlepsze? To. Tu można, o. Oła. I się jedzie. To ciekawe, jakby się Zorza prezentowała w takiej westernie, bo żeśmy jej jeszcze nie widzieli w sobie no, westernie. No, ej, wyobraźcie sobie czarne siodło. Taki napierśnik ładny, taki wiecie, z jakimiś takimi ozdobami. I takie o głowie, żeby przez środek też szło takie właśnie ozdobny taki pasek, nie? No, ale czarne siodło to ja nie chcę do tego. A, jeszcze muszę ją przekonać. No, jak już jesteśmy w temacie siodeł i jakby styli, to powiedzcie, jak wam się podoba w takim klasycznym, takim eleganckim wydaniu. No, nie wiem, czy zauważyliście, no po prostu się dzisiaj prezentuje bardzo sportowo. Tylko nie mów, że za komentarz dasz serduszko, bo potem ja muszę klikać i klikać. Nie, ale jestem ciekawa, czy uważają, że na przykład mi bardziej pasuje właśnie taki styl, czy jednak western to jestem ja i jeansy, to co wy też lubicie we mnie, czy wolicie jednak tak na elegancko? Jak sądzicie, co tam wybieracie? Ja powiem szczerze, jakbym miał odpowiedzieć, to ja cię wolę w westernie, ale jeszcze poszedłbym bardziej na przykład w kowbojki, taki typowy westernik. No, już takie całości. No. Może pomyślimy. Trzeba sobie w ogóle jakieś takie stylówki zrobić, bo my trochę tak na żula jeździmy. Znaczy liczymy na to, nie wiadomo przez sytuację na świecie, nie wiadomo, czy kawaliada się odbędzie. Ale jakby była, to tam są fajne rzeczy i na pewno... Tam też są takie westernowe rzeczy? Tak, to jest wszystko. Bo nie wiem, czy wiecie, ale bileciki mamy już kupione. No. Tylko no nie wiadomo, czy się odbędzie. W ogóle kto z was planował iść? Napiszcie nam, proszę. Nothing here feels like home. Home is who you're with when you don't feel alone anymore. I am gonna love you till the stars go out. Nie chwalimy dnia, wiadomo, ale Zoszka się sprawuje. Nie chwalimy, co mówiłeś, że nie wolno. Powiedziałem, że nie chwalimy. Trochę kusika było. Jak ci się kusuje na niej? No wiecie, nie? Ja wolę, jak jest taki kusik, pirueta, pyk. Taki jak ja nie lubię. No, także, no idzie fajnie, ale no jednak jeśli chodzi o gust, no to piruet wygrywa dla mnie, nie? To na razie. Nara. Twoja droga. Nara. Idę na grzyby. A kuku. Ale jestem otwarty.
Aha. Zorza, poznajesz? Poznajesz? No. Już coraz bliżej jesteśmy domu. Już nasza droga dobiega końca. Powiem wam. Piruet już ją poznaje. Piruet już jak zwykle poznaje, wie co kaman. Powiem wam, że oceniam ten teren na dobry. Spoko jest. Nie jest jakoś ten, no nie spoczyła mi się jakoś szczególnie. Zapowiadało się tragicznie. Słucham? Ciebie konie deszczu, bo mi się płaszcz. No, nie wiem co lepsze. Zapowiadało się tragicznie, ale chyba będzie happy end. Kto by się spodziewał? Wiem, że chcieliście masakry. Nie, no żartuję. Wszystko jest dobrze, jesteśmy cali, zdrowi. W ogóle zapomniałam wam powiedzieć, że nasze konie już są takie miśki. I Mikołaj na przykład uwielbia, jak konie tak wyglądają. Zorza wygląda jak niedźwiedź. Zorza to typowy niedźwiadek, naprawdę jest taka podpalana, ciemna. No i w sumie wielkościowo by pasowała. Piruet też, no ale... A, sorry. Ale konie mamy na padoku, no to te sierść już wyhodowały nam taką. Także zima, zapowiada się sroga, patrzą na nasze konie. Także ostrzegamy. Jeszcze nas deszcz chyba złapał, znaczy chyba kropi. W sensie jesteśmy pod drzewami, to jeszcze w miarę, ale już właśnie wychodzimy, bo jesteśmy na prostej do stajni. I kap, kap, kap. Deszczowego terenu nie będzie, bo to nie jest przyjemne. Ale zimowy, jak śnieżyk by spadł piękny, puchowy. Kto nie widział terenu w nocy, to kartę do góry zapraszam, bo też fajny odcinek. Taki inny. Jaki odważny koń! Piruet! Jaki leć piruet! O mój Boże, gorzej już nie możemy być chyba. Co, byś chciała, żebym ci pomógł zejść, co? No wolałabym nie skakać na nóżkę. Aha, właśnie, Jezu, sorry. Myślałem, że tak po prostu. A co mam zrobić? No trzymaj, ja się tak chyba zsunę. No też się zsuwaj. I co, boli? Tak, boli, tak? Ale okej, okay, będę chodzić. Pokażesz ją zaraz? No, sama się boję tam zaglądać. Dobra, chodźcie, ściągniemy. I co, jak tam? No i zaglądamy. Nie wygląda na spuchniętą. No nie. Tak patrzeć, czy zaraz nie idzie. Ujuj, troszkę jest. No, spuchła. Jest, będzie maść. Będzie maść. Jaka wielka stopa, sorry za brud. Skarpetek. Ej! Nie, tak na poważnie, to Mary będzie maść i bieganie sobie odpuścić, co? Super, siłą mnie zamknęli i jeszcze biegać nie mogę. Forma! No takie w otoczeniu siana, żeby było końsko, fajnie, co? Dobra, słuchajcie, Mary czeka trochę rehabilitacji. Myślę, że... Ale Mikuś może jeździć. No właśnie, tak się czaję, żeby pojechać samemu w teren i nagrać wam taki odcinek, także dajcie znać, czy chcecie taki odcinek. Myślę też, że zbliżają się takie chłodne dni, więc posprzątamy trochę w stajni przed zimą. Zresztą... Też możemy wam zrobić takie porządki stajenne, jeśli chcecie. Zresztą prosiliście o takie. No, chcieli, nie? Znaczy chcieli tur po stajni, ale mamy taką stajnię, że to... Tur by nie zajął długo. Tur by nie zajął długo, także to jest bez sensu. Ale możemy zrobić z wami stajenne porządki, jak chcecie. Także... Tym takim spuchniętym akcentem kończymy ten odcinek. Dajcie suba, dajcie lajka, napiszcie poproszę komentarze. Poproszę lajka za tą nogę, serio. Tak, tak, to współczuję. Mari daje nam lajki. Nie no, zapraszamy was na nasze Instagramy. I co, no, do zobaczenia na następnym odcinku. Siemanko, hej, pa. Hej.